Witajcie wszyscy. Z tej strony po raz kolejny Starkey. No i gramy w Sekiro. Nie mam co tutaj dużo gadać. Przerwa była spowodowana wieloma rzeczami, już sam nie pamiętam czym. Ale dzisiaj idziemy dalej. Przez lokację, którą całe szczęście dosyć dobrze kojarzę z mojego ostatniego podejścia. I mimo wszystko... Oj, już widzę, że będę musiał trochę przyciszyć dźwięki z gry. Ale cóż, tak jest. Będzie, że do... tyle. Będzie za cicho, to wybaczcie. Postaram się to dostosować, ale no, jednak... Dobra, to jest zdecydowanie za cicho. Tak więc jeszcze raz. Powinno być teraz lepiej. Dobra. Więc wracając, jak mówiłem, no znam lokację. Zresztą podobnie jak większą część gry. Ale nie eksplorowałem jej za dobrze. Z różnych powodów, między innymi właśnie tych halucynacji, tak to nazwę, które tutaj się pojawiają. No, wrogów, których nie ma, ale są. Najprościej mówiąc. Jednak tym wszystkim zajmę się kiedy indziej, bo w sumie jest tu jeden miniboss, którego mocno hejcę, że tak to powiem trochę potocznie. Jednakowoż chcę go pokonać, bo jeszcze, to mogę wam szczerze powiedzieć, nie wygrałem z nim nigdy, a mnie zastanawia, jak to będzie. No dobra, wcześniej mam tutaj NPC-a, pogadajmy z nim, a potem idziemy dalej. Hey, hey you. If you know the path of Buddha, would you slay one who opposes it? One who opposes the Buddha? Correct. The one of whom I speak hides in an abandoned temple up ahead. He sealed away the village in a shadowy fog, so that he can fool the villagers. An abandoned temple? Yes. It's an old building. The door may be closed, but there should be a hole in the second floor. Mam nadzieję, że nie będzie za cicho, no ale mniej więcej właśnie. Ktoś się sprzeciwił Buddzie i mamy pierwsze zadanie w tej lokacji, czyli... No... pozbyć się tego kogoś. O. Jak tu wywołałem ninjutsu na... na tym kurczaku. Dobra, mniejsza to tylko zmarnowane 6 punktów. Muszę też sprawdzić moje techniki. Czy mam... tak, mam moją ulubioną technikę dawną. Muszę po prostu przyzwyczaić się do grania w sposób standardowy, a nie tak jak to robiłem wcześniej nawet na tym zapisie. Grać pod tym to, no wiecie, to z tym ostrzem śmiertelności. Chodzi mi tu nawet o fakt, że to jest słaba technika czy coś, ale bardziej chodzi o jednak jej zawężoną użyteczność, że tak to nazwę. Będę ją miał, to później zapomnę zmienić i będę musiał się męczyć z tym, że nie będę miał tak naprawdę niczego, co będę mógł użyć przeciwko oponentom. Super, kolejny złom adamantytowy. Jeśli adamantyt tu jest takim super metalem, akurat tak, wiem, że jest, to dziwne, że to coś z niego nazywa się też złomem. No, dobra. Ale jak mówiłem, lokację znam, więc teraz na spokojnie będę mógł sobie pozwiedzać tutaj z wami. Co w sumie nawet nie tyle to pozwiedzać, co... Zajmę się minibossem, a potem bossem tej lokacji. Nie trudno to nazwać bossem, no ale zresztą sami się przekonacie za chwilę dlaczego. Jak już się tym zajmiemy na spokojnie, będę mógł pozwiedzać tą lokację i może po raz pierwszy pokonać pewnego oponenta. Dobra, kolejne usuwajki iluzji. W sumie tak, te oponenty, które tutaj widzicie, są iluzjami. Czego zresztą można było się spodziewać. Ale dobra, teraz czeka na... Nie walka, która nie powinna być jakaś szczególnie trudna, jednakowoż mimo to mogę na niej zginąć. A, no tak, strzelające małpy, zapomniałem o nich. I to właśnie jest ten element utrudniający starcie. Małpy. Bądź sam w sobie, mimo swoich możliwości, nie jest wyzwaniem. Natomiast jego małpy już są.
Dlatego też bardziej niż jego samego muszę unicestwić te małpy. A nie będzie to trudne, patrząc na to, jak to jest teraz zrobione. Zażerę potem pastylki, byleby tylko dostać pełny pasek życia. I jak już się tym zajmę, raczej zwyciężę bezproblemowo. Okej, jest małpa. No, a więc pamiętacie pijaka tam z... w sumie tej sekcji, do której doprowadził nasz dzwoneczek? To jest jego starszy brat. Dobra. Tak więc zrobiłem, co miałem zrobić. Okej, dobra, czyli nie podejdę go. No. Jak mówię, nie nasz dół. No dobra, wiecie co. Chciałem powiedzieć, nie należy do wymagających oponentów, ale zapomniałem o tym, że dla mnie nawet najmniej wymagający oponent potrafi być śmiertelnym zagrożeniem. Więc może lepiej będzie, jeśli użyję cukierka. Kończą się, będę musiał iść ich to zbierać później. Super. Nie jest groźnym oponentem. Tak. Ale, ani trochę nie. Łatwiejszego się nie dało po prostu wytworzyć. I to oczywiście gość, który właśnie zginął w starciu z nim. Aha. Ale oczywiście tykwy mi się kończą. A co tam, co mam tutaj za sprzęty? A, dobra. No, bez przesady. No, czemu? Nie. Ja klikam tu w przycisk blokowania, a ten mnie blokuje. Dobra, no więc śmierć numer jeden zaliczona. Wiecie co, w takim wypadku też skoro już raz zginęłem, chyba pokonam go w ten sam sposób, w jaki pokonywałem go za pierwszym podejściem. Dosyć taki, powiedzmy sobie, delikatnie nazywając, mało ambitny sposób. Ostrze śmiertelności, powiem szczerze, jest jego głównym elementem. Ale jeśli miałbym to spróbować, to jak nic muszę wyeliminować wszystkie małpy. Jedna małpa przy życiu i na pewno już się to nie uda. Zresztą prawdopodobnie i tak się nie uda. Będę musiał się męczyć. Ale dobra. Marnowałem tykwę, może ktoś mi powiedzieć. I no niestety. Super, czekawka mnie jeszcze złapała. No ale kontynuując. Za pierwszym razem pokonałem go przy użyciu właśnie Portal Draw, czyli tego Draft Draw, nie wiem jak to się mówi. Ja nie umiem wymowy po angielsku. Ale mniejsza o wymowę. No po prostu zdobycie śmiertelności, czy jakoś tak na polski to było. No właśnie to jest ostrzem śmiertelności. I tym lepszym, czy w sumie lepszym pojęcie względne, no ale tym mocniejszym czerwonym cukierkiem. Teraz, no niestety, nie wiem jak. Ja w ogóle... No bez przesady. Ta małpa musiała przeżyć? Taki słaby jestem. Dobra, co ja będę czekał? No, zużyję wszystkie. No, aha, czyli że jej nie zabiję w ten sposób. Tylko wymarnuję swoje wszystkie symbole. I przy okazji wskrzeszenie.
Rozumiem, gro. Rozumiem, gro. W takim wypadku już widzę, że jestem na przegranej pozycji. Tak więc tableteczka. I muszę tu zbierać te wszystkie pole ducha. Najłatwiej się zbiera na tych oponentach, bo chyba z nich zawsze wpadają, jeśli się nie mylę. Nie, tu mają jakieś tam... Jaki procent, że powinno być? Zrobiłem 3 punkty. Nie pamiętam, ile potrzebowałem na następną rzecz, którą chciałem panować. Ale zanim zdobędę wzmocnioną wersję tego dobycia, śmiertelności, mam nadzieję, że tak to się nazywało po polskiemu, trochę czasu jeszcze minie. Ale jak już to pozyskam, to większość bossów, którzy nie są... Dobra, może nie tylko nie są odporni, co raczej są podatni na aspekt powiązany z właśnie... Co? Nie. Ja normalnie nie wierzę sam w to, co się dzieje. Idę tutaj tylko i wyłącznie po symbol ducha, a ginę. Nie. Wezmę jeszcze jedne pastylki. Może lepiej nie będę ryzykował. Bo nawet na mniejszej ilości użyć pójdę i spróbuję wyeliminować tego żarłoka. A taki był jego tytuł. Tak. Ten to był żarłok. Pijak był w tym... No, przy początku gry. Świadom mojej obecności, super. Dobra, co ja się będę cackał? Czyli cukierka, wilk. I lecimy. No, musiałeś mi przerwać, gość? No, bez przesady. Nie, wiecie co, nie. Chyba wymyślenie skomplikowanych strategii, wytłumaczanie jak co, gdzie. Takie rzeczy nie mają najmniejszego sensu. Przynajmniej nie w moim wykonaniu, jak widzicie. Tak więc, teraz tracimy połowę expów, oczywiście. Połowę kasy, chociaż kasa aż tak nie boli. Jeszcze raz. Wiecie co? Może nie będzie to mądre zagranie z mojej strony, ale sprawdzę może, czy da się pominąć tego minibossa. Bo jednak mój cel to jest wam pokazać całą grę i w sumie to jest też moja motywacja, żeby grać ponownie. Bo jednak chciałem zobaczyć to zakończenie całe. No nie wiem do końca, jak je nazwać. Wiem tylko, że ponoć to jest najbardziej ukryte z ukrytych zakończeń w tej grze. Więc tak czy siak, dla mnie to jest spora motywacja, żeby dalej grać. Szczególnie jeśli jeszcze na YouTube. Bo nie ukrywając, jeśli bym miał grać sam dla siebie, to pewno podobnie już dawno bym porzucił Sekiro po pierwszym kończeniu. Nieważne, jak bardzo niesatysfakcjonujące ono było. Po prostu... Jest za dużo dobrych gier, żebym mógł poświęcać czas dalej Sekiro. Nie wierzę. Musiałem to tutaj wyrzucić. Oczywiście. Musiałem znowu zrobić to bardziej skomplikowane. Dobra. Czyli na szczęście jest to ten całkowicie opcjonalny. Prawda, i tak go będę chciał unicestwić jak najszybciej. Ale powiem sobie szczerze, może wcześniej pozyskałbym właśnie już jakieś tam lepsze umiejętności, cokolwiek. Byłby to dobry pomysł. Albo po prostu muszę mieć lepszy dzień. Bądź dzisiaj nie jest dzień na Sekiro. To widziałem i czułem od początku, no ale jednak zgodziłem się zagrać. W sumie zgodziłem się, no zdecydowałem, że muszę wcześniej czy później nagrać Sekiro. A jeśli teraz tego nie zrobię, to w ogóle nie będzie mi się nigdy chciało i skończy się na czym, że nie będę grał. No. Teraz przygotujcie się na naprawdę prawdziwe wyzwanie. To jest prawdziwy boss tej lokacji. Najtrudniejszy boss fight ever. No, dostajecie fajne rzeczy, co prawda?
Ile jest liście? Tutaj był ten cukierek. Ale wracając. Kołpa zniszczona. Mgły nie ma. Teraz na spokojnie można zwiedzać. Tak więc... Mógłbym pokazać wam coś jeszcze, na przykład dalszą część lokacji, ale nie będę ukrywał, tam czeka jeszcze trudniejsza walka z bossem. To jest taki dosyć specyficzny boss, bo jest to boss, który ma niby blokować przejście. Jakby się go nie unicestwi, to nie można iść dalej, ale w sumie wiem, jak go uniknąć. Chwilę po nim, co prawda, jest kolejny boss, tym razem nie da się tak łatwo przejść. A do starcia z nim będę potrzebował konfetti, którego chyba znowu nie mam, więc... Nie zrozumcie mnie źle, no oczywiście da się go pokonać bez konfetti, ale konfetti tak to ułatwia. Po prostu bez niego to już aż wręcz szkoda. Dobra. Pokonaliśmy wroga Buddy, to teraz chodźmy po nagrodę. Żeby nie było, nie pamiętam, czy jakaś jest. This old man would like to see Lord Buddha return to his temple once more. Chyba nie wiem, czy coś jeszcze będzie, czy to już koniec, kres, nic więcej. Teraz wiem, że czekam teraz starcie z Totą, czy tak to nazwę. O, chwila, zapomniałem. Ten gościu... Chyba gościu, trudno to nazwać gościem. No ale dobra, to coś, z czym chce się mierzyć, też jest typu duchowego, że tak to nazwę. Tak więc nie wiem, jak to się skończy. To potem dzisiejszy odcinek będzie dużo krótszy, przez to, że tak nie wiem, co mam robić. I z jednej jest małpa. Z drugiej... O właśnie, między innymi on. Z trzeciej strony chciałbym jak najszybciej już zyskać następne punkty umiejętności, więc... Powiecie co? Jedną próbę chyba mogę zrobić. No tak, ta głupia właściwość. Nie można ani robić przewrotów, ani nic. Niego. Nie. Nie, nie. Nie, nie mam cierpliwości na to. Nie dzisiaj. Trach, nie. Może wyekwipowany? Chyba posążka. Nie tutaj, no gdzie ten posążek? Pewnie jestem ślepy, już minęłem go z 20 razy. O, jest, dobra. Tak więc mówiłem, ja nie jestem jakiś dobry gracz w Sekiro. Nie wiem, jakim cudem do tej pory mi się udało je ukończyć, ale... Powiem szczerze, nie byłem zadowolony z tego, jak to zrobiłem. W sumie zakończenia byłem zadowolony, że w ogóle udało się, ale nie byłem zadowolony z tego, co osiągnąłem. No, dobra, nie będę się tutaj rozpowiadał, czym rozgadywał, bo w sumie tak gadam z Dead. No tak, tego chciałem się nauczyć. Wiecie co? W sumie mogę się jeszcze raz spróbować zmierzyć z... Dobra, w sumie idziemy tą trasą. Może uda się zrobić tej czwarty punkt, to chociaż tyle się uda. A nie wyjdzie, to nie wyjdzie. Chociaż nie chcę znowu wyjść na jakiegoś kogoś, kto nic nie umie, a chwali się swoimi nie wiadomo jakimi osiągami. Ja używam... A no tak, dobra, już wiem, czemu tego używam. Zapomniałem, że ostatnie sztuki ninjutsu, takie właśnie delikatne spoiler, są tylko trzy, jeszcze nie zdobyłem. Czemu mam dali tą z lalką, że tak to nazwę. Bo to chyba nawet nazywa się lalkarz. Ta mniejsza teraz o nazwę. Niestety właśnie mojego bardziej lubianego, że tak to nazwę. Tak więc idziemy. Kolejna lokacja, nadchodzę. Kulki, tabletki, jak zwał, tak zwał. To miejsce.
w sumie drugi boss bezpośrednio sugeruje, że bez konfetti nawet nie podchodź. Może wam go pokażę, jeśli będę miał dobry dzień i tam dotrę w ogóle. W najgorszym wypadku po prostu, no nie pokażę. A tak, jeszcze tutaj ten... Wspomniałem, że pewnych oponentów nie pokonywałem. Zapomniałem o nim. Oczywiście musiałem wpaść idealnie. Choć no, dobra, w sensie, no, widziałem go, ale musiałem wpaść tak na niego w ten sposób, żeby no... szans nie mieć prawie. Nie mieć szans aż tak bardzo, no bez przesady. Może uda mi się, jeśli wszystkie moje ataki wejdą, to może jeszcze go pokonam jakimś cudem. Łatwiej niż się spodziewałem. Tak. Zdecydowanie łatwiej. Pierwszy sukces. Udało mi się chociaż pokonać jego, zdobyć 4 punkty. Teraz czeka... No, oczywiście handlarz. Where you find the departed, you'll find the memorial mob. Even those who can't die still have use for offerings. Go ahead, buy an offering. Zdecydowanie za cicho. Patrzmy, fioletowa tykwa. Drogie, ale jest. Chodziki na pieniądze, łuski. Aj, wszystko super fajnie, ale nie no. Zdobyłem już właśnie zdolność, która jest... Dobra, w sumie zdobywam właśnie. Która jest nieporównywalnie jedną z moich na pewno bardziej lubianych. Chciałbym zaprezentował nawet, jak ona działa. I w sumie, dobra, co mi szkodzi, zrobię to. Proszę. Możliwość podpalenia sobie miecza. Wchodzę na bardzo krótko, jak widzicie. Niekoniecznie jest to takie super, jak mogło się wydawać. Ale bądź co bądź, no podpalony miecz. Są starcia, w których to może być naprawdę przydatne. Prawda, bardziej... Dobra, bardziej lepiej tak. Zatnie mogłoby być, gdyby to był święty płomień, albo efekt konfetti. Dla tych, którzy nie wiedzą, święty płomień to jest po prostu chyba, jeśli się nie mylę, działa to tak, że to jest chyba połączone efekty ognia, ale ze zwiększoną skutecznością przeciwko właśnie też tym, no, duchopodobnym, że tak to nazwę. Dobra. Także mamy 23 minuty. W sumie nawet jakikolwiek sukces osiągnięty, także jest lepiej niż myślałem. Oczywiście, no. I o tych istotach, jak ta właśnie mówiłem. Marnowałem moje... Cenny punkt ducha. Jak to się nazywało? Nie, nieważne. Ale to coś do używania specjalnie mocy. Przeciwko nim, bo oczywiście wymieniłem zdolność, a zapomniałem sobie znowu ustawić moją standardową. Na nich to... lepsze. W sumie na większość sytuacji to jest dużo lepsze. Tak, ci wiecznie wstający z grobów. No dobra, wiecznie to może być trochę przesada. Pewnie kiedyś przestaną wstawać, ale... No nie sprawdzałem tego, nie chciało mi się. Ten zwolennikiem po prostu... przeszarżowywania przez tą lokację. No, i swoją drogą miniboss, którego postaram się wam pokazać jeszcze dzisiaj. Powiem szczerze, za pierwszym razem go nie pokonałem. Czy za pierwszym razem? No ogólnie nie pokonałem.
Nie wiem, czy powinienem się tym chwalić, czy nie, ale dosłownie, za każdym razem, od kiedy odkryłem sposób na uciekanie od tego oponenta, no zawsze po prostu uciekam. Może wy podacie mi jakiś fajny sposób na walkę z tą istotą? Może nie, się zobaczy. Ale póki co po prostu idziemy do kolejnego znaku. Może powinienem trochę pilnować swojego życia bardziej. Dobra, co, jak, gdzie? Ja orientuję dosyć dobrze, to gdzieś tutaj było coś. Dobrze pamiętam, no nie. Czemu on to mnie łapie? Dobra, tykwa się skończyła. No i co? Czy wy to widzicie? Niech on się tu bierze i mnie łapie po prostu. Ej, nie ma tak prosto ze mną. Pamiętam, że tu było dużo fajnych rzeczy. Więc ja im nie odpuszczę, ja muszę je wyzbierać. Dobra, chociaż nie jestem może szczególnie mądry, patrząc na to, że tykwa się skończyła. Idzie na mnie opomnąć, z którym nie do końca lubię walczyć, to nawet nie do końca lubię, no nie potrafię, tak jest lepiej. Jadam, on mogą na mnie znowu wyskoczyć wrogowie, którzy mnie tak po prostu złapią. No ale jesteśmy. Jesteśmy u celu podróży, chyba. Zwykły wieśniak, on tak po prostu mnie pobił na śmierć. Pada pieniądze, stracę, ale doświadczenie już wydane, więc jest dobrze. Pada już prawie punkt, ale... Dobra. Is that you, Shinobi? I was so taken by the melody. I did not see you coming. Ah, I can hear it. I'm sure the shaman. Już często przez. Mam nadzieję, że nie pominąłem za dużo, bo jednak zauważyłem, że jest zdecydowanie. Jest. Nie no, muszę wam chociaż tak dać. Inaczej nie będziecie nic widzieć. Grafiki, co jest? A no tak, dobra, pamiętam. Musiałem pozmieniać, bo były problemy delikatne. Jak się okazało, z ramem mocno, mikrofon też się zepsuł. Teraz na szczęście wygląda wszystko na to, że jest dobrze. Ram naprawiłem, gra już nie laguje. I oto i... Patrząca? Prawdopodobnie kobieta. Sądząc po wyglądzie w większości. About. I don't know where Lord Sakusa is, or what he's doing. It breaks my heart. If I can't see him, I'd at least like to know. But no matter how many letters I send, he never writes me back. And no one will tell me where he is. Actually, sir, can you tell me? Where is Lord Sakusa? No i właśnie. Opcja nie wiem, nic nie mów. I don't know. Oh, you are a liar too. Why must everyone hide him from me? I się zaczyna bitwa. W moim odczuciu prawie, że niemożliwie ciężka do przejścia. Dobra, dla mnie to całkowicie niemożliwe. Nie wiem, czy bez konfetti da radę to zrobić. A nawet jeśli ma się konfety, to mi się wydaje, że trzeba mieć tu prawie całkowicie defensywną postawę.
Aha. Takiego ataku jeszcze u niej nie widziałem. Ale właśnie, nie umniejszając. A, usunęli to chyba w jakiejś aktualizacji, bo normalnie tutaj była mgła, nie można było przejść nic, no i... No, ja po jakimś czasie udało mi się właśnie uciec. Od tego czasu przestałem się nawet starać walczyć z tym oponentem. I po prostu nigdy tego nie pokonałem, także wybaczcie, jeśli... jeśli uznacie mi teraz za jełopa, nuba i w ogóle, ale za to tu jest kolejny oponent, którego tym razem już pokonałem. Wygląd... Dobrze pokazuje. Jestem duchem. Nie jest to najtrudniejszy oponent. Najłatwiejszy też nie, żeby nie było. I akurat... Nie chciałem tyk... Czy wy to widzicie? Posążek powrotu. A używały tyk. Dobra. Niech będzie nawet już w świątyni. Tak. Zapomniałem. Od tego bossa nie da się prawie całkowicie uciec. No cóż. Ja nie wygram starcia. Powiem wam szczerze, nie mam szans po prostu teraz wygrać, kiedy konfetti nie mam ze sobą. Gdybym jeszcze posiadał, to no, nie byłoby największego problemu nawet. Czym? Ale niestety bez konfetti... O, udało się. Prawie! No cóż. 31 minut. Akurat idealnie odcinek się kończy. Pokazałem co chciałem, no co prawda z mniejszym sukcesem niż mógłbym liczyć. Wrócimy jeszcze teraz tylko do tej, do świątyni. Pies szczeka. Tak więc... Niebawem zobaczymy co jeszcze będzie nas czekać. A póki co chyba... Powinien to zakończyć chociaż. No dobra tak. Jesteśmy przy świątyni. Mam nadzieję, że wam się podobało, no i do zobaczenia w następnych epizodach z Sekiro. Ja w międzyczasie od razu powiem, będę starał się expić i farmić konfetti, co będzie na pewno ułatwiające, patrząc na to, że chcę przejść przez mniszkę najpierw. A więc cóż, no trzymajcie się. Hej!